Kujawsko-Pomorskie, region jedyny w swoim rodzaju. Nie konkuruje ani z morzem, ani z Tatrami i w tym tkwi jego siła. Tu nie trzeba szukać daleko, a wystarczy spojrzeć przed siebie i odnaleźć własną markę. Kujawsko-Pomorskie to dwie silne stolice, tak samo różne jak równie piękne. Silna gospodarczo Bydgoszcz i historyczny Toruń, jak siostra i brat, wokół których gromadzi się rodzina. 19 powiatów pełnych lasów, jezior, nowoczesnej infrastruktury i biznesu. Powiatów, które przez 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej stały się miejscem prawdziwie przyjaznym do życia. Wykorzystaliśmy ten czas mądrze, stawiając na lokalny potencjał i przedsiębiorczość. Akompaniamencie odgłosów porannej mszy bywa, że korytarze tego brodnickiego klasztoru wypełnia zapach pierników. Franciszkanie udostępnili pomieszczenia mieszkańcom, którzy mogą uczestniczyć w warsztatach, m.in. tworzenia wypieków związanych z historią swojej małej ojczyzny. Historia piernikarstwa, również tego brodnickiego, jest dosyć ciekawa. Piernikarstwo jest też związane z wazami. U nich była tradycja wypiekania pierników. Piernikami również obdarowywali się. Z okazji zaślubin Zygmunta III Wazy, jak i również jego syna króla Władysława IV, były na tę okazję wypiekane pierniki. Królewska siostra Anna Wazówna związała życie z regionem. Jej ostatnim przystankiem stała się Brodnica. Wytrawne oko miłośników historii dostrzeże przechadzającego się urokliwymi uliczkami Brodnicy ducha Anny Wazówny. Brodnicę można przejść wieloma trasami. Mamy trasę późno-średniowieczną. Tam zobaczymy pozostałości fortyfikacji obronnych, bramę chełmińską, zwaną także kamienną, wieżę mazurską, która jest pozostałością również przejazdu bramnego. Mamy wieżyczkę ratusza. Cały obiekt ratusza nie zachował się, uległ pożarowi, ale wieżyczka zachowała się w bardzo dobrym stanie. Są na niej też najstarsze brodnickie dzwony. Mamy kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z ogromną historią, z wyjątkowymi zabytkami, wyjątkowymi w ogóle na skalę Polski i właściwie Europy. Brodnica dosłownie skrywa i takie historyczne perełki. Tuż przy głównej trasie, ukryta pośród drzew i zarośli, stoi piramida. To jedyny pomnik, który zachował się po ulokowanym w tym miejscu ewangelickim cmentarzu. Codziennie stąpamy po śladach naszych przodków i one są bardzo czytelne, zarówno w przestrzeni, jak i w architekturze. To było miasto wielokulturowe. Do 1945 roku właściwie żyły tutaj obok siebie trzy różne grupy społeczne, różne narodowości. Żydzi, Niemcy, najczęściej właśnie ewangelicy i Polacy, katolicy. I oni żyli ze sobą w takiej dużej symbiozie. Wszystko to wokół zielonych płuc miasta. W jego samym sercu rozgościł się park, który niedawno przeszedł prawdziwą metamorfozę. Nie brakuje tu uroczych alejek oraz miejsc do odpoczynku i zabawy. Spacerując po Brodnicy, można też spotkać żywego Mikołaja Kopernika. Imię i wiek się zgadza, gatunek już nie, bo to dąb. Takich interesujących, pełnych życiowej mądrości postaci w tym powiecie nie brakuje. Przyjechałam z Rypina, przeprowadziłam się tutaj. Przyszłam o lasce, o kuli, a teraz chodzę bez. Tak, jak laska, mijam kolegów, zaczepiam. Młody podszedł, to od razu oczka poleciały. Tu o wiek nikt nikogo nie pyta. Częściej pada pytanie, kawa czy herbata? A później, co dziś robimy? Stworzyli na przykład teatr, gdzie z przedstawieniem rzepka wyszli do przedszkolaków. Była podwójna zabawa, bo bawili się i seniorzy, i dzieci.
Dzienny dom pobytu seniora otwarty w 2023 roku to miejsce przepełnione uśmiechem. Otrzymujemy od nich dużą dawkę tego doświadczenia i wiedzy. Opowiadają o swoich zawodach, o tym, co robili, lub na przykład podczas terapii reminiscencyjnej, którą mieliśmy, też opowiadają o swoim dzieciństwie, o tym, co przeżyli. Dzienny dom pobytu Senior Plus w Brodnicy funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Brodnickiego Centrum Usług Społecznych. Dom finansowany jest głównie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. 185% środków, 10% środków są to z budżetu państwa oraz 5% środków ze środków własnych gminy miasta Brodnicy. Z chęcią przychodzą tutaj codziennie. To już musi być, jeśli nie przyjdą, po prostu jeśli nadopadnie ich choroba, wtedy nie uczestniczą w zajęciach, ale tak, to są praktycznie codziennie, są zadowoleni. Otoczenie sprzyja. Brodnice i okolice urzekają bogatą przyrodą. Sam park to oczywiście ponad 50 jezior. 60% powierzchni parku stanowią lasy, przeważnie bory sosnowe, buki. Występuje tu mnóstwo gatunków zwierząt i roślin chronionych, których nie można spotkać gdzie indziej. Zachęcamy i zapraszamy do Brodnickiego Parku Krajobrazowego na ścieżki dydaktyczne. Także mnóstwo tras kajakowych, gdzie można przepłynąć od wielkich partęczyn przez rzekę Skarlankę do pozostałych jezior Brodnickiego Parku. W tej chwili już zwierzęta przyzwyczaiły się do towarzystwa turystów. Jeżeli oczywiście turysta szanuje to miejsce i płynie spokojnie kajakiem, to jak najbardziej może bardzo dużo na wodzie zaobserwować. Warto zaobserwować powiat brodnicki.